Przez cały Dzień Wszystkich Świętych wolontariusze z charakterystycznymi żółtymi puszkami zbierali datki na cmentarzu na rzecz kołobrzeskiego hospicjum. W tym roku udało się im pobić swój rekord, bowiem podczas kwesty zebrano 50 888 zł 87 groszy. Pieniądze pomogli liczyć pracownicy Santander Bank Polska S.A. w Kołobrzegu, Małgorzata Swastek-Paradowska i Łukasz Kmiecik.